Ej, cześć, siemano wszystkim ludzie, tutaj Xizer i Tomas w kolejnym odcinku z Resident Evil Village, moi drodzy. Jeżeli się nie zapoznaliście z poprzednim odcinkiem, to polecam się zapoznać, ponieważ działo się mega, mega, mega dużo. Ponieważ byliśmy już po prostu, idziemy, jesteśmy w stronie tutaj już, w stronę Heisenberga, w jego tutaj obszarze, że tak powiem, pomalutku. No i co, zabiliśmy jednego bossa. Od Tona, kanibala, zrobiliśmy dużo, trochę tutaj progresu, jeżeli chodzi o znalezienie jakiś tutaj, jak to się nazywa, mam na myśli co? Mam na myśli treżerów, tak, sporo treżerów ogólnie, także polecam się zapoznać z odcinkiem. No i co, i moi drodzy, lecimy do przodu, jeżeli oczywiście seria wam się podoba i lubicie ją, i lubicie odcineczek, bardzo polecam zostawić lajka i suba na kanale, zostawić będę bardzo wdzięczny. Słyszę ogólnie dużo likanów. No może i tak. To jest bardzo możliwe. Gniazdo tych gnoi. Okej, okay, może powinienem to zostawić, co? Aha. Pamki łeb. Kto jeszcze? Kto jeszcze? No. O! O ja pieprzę, co to za... Jump scaring. Halo. Przepraszam bardzo. Ale cię. Sorry gościu, ale. O. Nie, nie. Nie. Sorry, ale shotgun jest tu must have'em. Po prostu. Okej, okay. Ja pieprzę. Blok, kliknąłem blok. Halo. Dużo was tu, koledzy, wiecie? Okej, ten dostał soczystego tapa. Dużo, dużo itemów ogólnie. Apteczki sobie użyjemy, bo jest dym. Słyszę cię? Nie, nie, nie. Nie. Okej. Dobra. O co, kolego? Win. Okej. Mogłem wystrzelić tamtą beczkę, ale w sumie to... O, oh, fuck off. No podejdźcie tutaj, koledzy, zapraszam. Okej. Okay. Holy Jesus Christ, man. Dobra, chciałem jakieś pipe bomby? Mam, myślę, że to jest dobry pomysł, żeby je użyć. Nie uważacie? Ja myślę, że całkiem tak, explosive roundsy. A mogę przejechać w ogóle. O. Dobra, gościu, nie interesuje mnie twoje życie troszkę. Dużo lei i wszystkiego, Crystal Skull. Dobra, jazda, bo... Trochę ich tutaj jest, nie? O, się rupia, synek. Okej, okay, gdzie my w ogóle idziemy i co my w ogóle robimy? Nie wiem. Ja pierdzielę, i tu jest od groma. Dobra, mina może jakaś, co? Mamy dużo min, więc można ją... Kolego, smacznego. I cheat. Dziękuję. Dobra, nie, 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 nie. Tak się nie będziemy bawić, koledzy. 3 na jednego. Dobrze. O, what the fuck? A jakim cudem, że jeszcze żyjecie od miny? O, ja cię. Dobra. Dobra, leż, kolego. O, ja cię pierdzielę. Co tu się dzieje w ogóle? My... Okej, big guy. O, nein, papa, please. Pierdzielnie. Pipe bomby chcę. Dużo pipe bomb. Dwie na razie. O, fuck mi. Jeszcze jedna. Pierdzielniemy tym. Oś, smacznego. On jeszcze żyje. Okej, okay, oczywiście. Bo jak gdyby inaczej. Dobra, zdech chyba w końcu. Perfected skull, wiem. Dzięki metal, skrapy, leje. Wszystko tutaj jest, wszystko się leje. O, wieprze, czy ten... No, niezlutowane, no dziwne. Okej, okay, okej, okay, chyba koniec, tak? O, ja cię chrupię, aż mnie plecy rozbolało od niczego. Ciało całkiem zabawne w ogóle, ale... Your facts. Dobra, jest tu zapewne dużo lutu, więc pochodźmy sobie. O, właśnie, sniper ammo. O, zlutowane actually. Wow, niesamowite. Dobra, wow, udało się.
Jesteśmy bardzo blisko tego Heisenberga, co jest całkiem interesujące. Ammo do shotguna, no... Mamy możliwość stworzenia, tak, mamy jedną apteczkę, to sorry, ale musimy apteczkę stworzyć, by najmniej jedną i shotgun ammo możemy sobie stworzyć. Raz te skrafamy dużo, naprawdę, a shotgun tutaj jest główną bronią, którą używamy. Jedno to też stwórzmy sobie, kolejny shotgun ammo, dobrze, okej, okay. Czuję się kinda safe. Dobrze, że mamy tyle amunicji, bo naprawdę dzieje się, że to jest popieprzone, naprawdę. Okej. Okay. Okej, okay, myślałem, że to przeciwnika, to pieprzona zbroja. Gunpowder. Magnum ammo. Dobra, od razu sobie załadujemy, bo nie mamy dużo pocisków do Magnuma. W takim razie by się przydało. Dobra, dwa pociski, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Może tutaj ten treasure jakoś zdobędziemy under the... Dziwna muzyka gra. Nie podoba mi się to. Oho. Metal scrap. Herbik. Wy to słyszycie? Jak usłyszałem to, to mam wrażenie, że przyda mi się stworzenie wybuchowych jakichś rzeczy. Także zrobię to. O, to fakt, co to za kamera? Jumpscare'owa taka troszkę. Well, smacznego, I guess. O, ja cię chrup, ja synek. No, trochę ich tu jest, co? Trochę ich tutaj jest, moi drodzy. Na szczęście są zbyt przejęci je... ceniem. Okej, okay, first aid. O, dziękuję, wow, dawno apteczki takiej samej z siebie... The King order finally arrived. Withdraw. The most exing. There must be abandon the border stronghold. Those heretics. More time. I know might be able to turn those tides. Okay, amen. I should not put this. Okay. Numbers of ruins. Okay. Locals are very. No, pewnie jest. Są takie kurde no. Przed kurczę nie wiadomo ilu lat raczej są, więc no. Ceremony site with four giant statues. The covers with the murals covered on the walls. The stone print giant kielich. Jakiś giga kielich. Giga no. Where did the people come from me? Where did they go? No dobra, no jakieś takie pierdoło ceremonii. O tym właśnie, że Magnum Ammo kolejne. Nie, explosive roundsy. Oj, explosive roundsy, jak ja dostaję. To mi się wydaje, że będzie grubo. Nie mamy żadnego amunicji jeszcze do tej? Do Magnuma więcej? Nie, mam trzy pociski, no dobra. Wyczuwam boss fight, ale co już, kurde, pan Heisenberg? Nie jesteśmy jeszcze jakby u niego, tak więc... No nie wiem, ale coś czuję, że się odpieprzy. To wygląda rzeczywiście jak boss fight, jak się skoczy, tylko coś się odpieprzy. Oczywiście, że tak. O nie, to jest ten z początka gry. O, to no. Plus jeden event, to nie jest dobrze tutaj, dobra. Mamy dużą ilość min, więc zapraszam kolego do tanka. O, czy Florence, synek. Nie wiem, czy to mu zadało obrażenia najgorsze, bo dopiero zleciał. Dobra, weźmy Magnuma w dłoń. Fuck, dobra. Magnum się skończył. Idzie chyba całkiem nieźle, co? Dobra. Oczywiście, że małych lekanów będzie. Okej, fuck you and fuck you and we gonna take the fucking grenade launcher because we have a lot of ammo. Ooo, jablar! Dzięki za ammo. Gościu, opanuj dupę. Dobra, mam za dużo wszystkiego. O jablar!
Restore HP, dzięki. O, wychyl. Dostał, prosto w łeb. Dostał. Dobra, dobra. Ups, urs. Czego zabiłem już? What the fuck, that was easy. Chyba raczej shotgun. Myślę, mina raczej zadała mu obrażenia, bo naprawdę. Krystal Hammer. Zabiliśmy gnoja, proszę państwa. Walelelelele. Ale jasne. Holy Jesus Christ. 11 krystal skarów mamy. Ja pieprzę, ile my tego mamy. No jest jego młotek, kurde. Shishman. To był easy fight. Przez to, że miałem tyle wybuchowych, kurczę, tutaj narzędzi, że tak to nazwę. Okej, okay, zlutujmy to, bo nawet nie biegłem po całej lokacji, tylko po prostu napieprzałem minami i granatnikiem. Co go rozpierdzieliło. Patrzcie, ile tutaj jest tego wszystkiego, kurczę, ile będzie na potem. Pac-Man. Dobrze. Sniper ammo, shotgun ammo, shish, całe zlutowane, dobra. Nie zużyliśmy wcale tyle dużo zasobów, tylko w większości miny po prostu i ten, których jakoś niesamowicie i tak jak nie korzystam. Weźmy sobie, skorzystajmy z tego, o taki sposób, dajmy. To sobie by trzeba było też posegregować, bo naprawdę mamy trochę syfu, że tak powiem, tyk. Ale dobra, nie będę tego robił teraz. Okej, okay, dude. Okej, okay, okej, okay. Bierzmy shotguna w dłoń. Co, wszystko zlutowane tutaj, tak? Tak, dokładnie, dobra, lecimy tutaj. Ulala, jakie kryształy ładne. Ja bym ukroił kawałek albo zestrzelił i bym dał Duke'owi, no ale well. Czy my idziemy w stronę? Tak, może rzeczywiście jednak zdobędziemy jednak tego... O, large crystal, no właśnie, chociaż jeden, bez przesady, kurczę. Zdobędziemy ten treasure under the stronghold. No dobra, to był fajny fight, podobał mi się ogólnie, lubię takie emocjonujące bitwy, gdzie trzeba napierdzielać ołowiem i... Słyszę telewizor. Heisenberg na 100% będzie do nas gadał. O, congratulations! I didn't expect you gonna go that long, czy coś tam, bla bla bla. Jego typowe pierdoły. Ammo do snajpy w ogóle. O, jest flaska. Torso flask. No, dawaj. Talk to me. Okej, flashbacki z Wietnamu tak zwane. No, dawaj, Hans. You're the real deal, Ethan. Well done. Quit hiding, asshole. I'm not letting you get out of this. Cool your jets. Just a little bit more, and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. So in exchange. In exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar, and I'm sure you'll figure the rest out. Tam nas czeka kod Juka? What the fuck, man? Kinda creepy. God damn it. No dobra, Ethan, nie mam innego tutaj wyjścia. No, ewidentnie nas to prowadzi do ogólnie treasure'a. Bardzo miło. Bardzo miło. To jest treasure, tak? No, I guess. Pieprzony talerz, proszę państwa. Tyle męczenia się po talerz. Moi drodzy, okej, okay, jest to tak, jest po prostu valuable i sell out od razu, bo kurczę, nie ma żadnych połączeń. No, okej, okay, okej. Okay. Mamy naprawdę dużo treasure'ów, proszę państwa. Ja cię chrupia. Krystal 11 tych. Ja cię chrupia, będziemy bogaci. No tylko pewnie jak wydamy na Magnuma, który będzie opcja upgrade'u, to raczej nie będziemy już bogaci, ale dobra. No lecimy, nie ma co pierdzielić tutaj, moi drodzy, i do przodu. Ale działo się, działo się. No dobrze. Ciekawe, czy my tutaj długo nie skończymy grę czasami, skoro mamy wszystkie flaszki już. Flasks. Obstawiam, że bardzo jest to możliwe ogólnie, jednak trochę już to gramy, nie? Ta gra nie ma nieskończoności, kurczę, tutaj wiecie. Godzin ogrywania. Dobra, zaparkujmy sobie łódką elegancko. Dobra. Ile w ogóle czasu zajęło nam to rozpieprzenie go? 13 minuta odcinka, bitch please. A może jest to jakaś ryba, co? Czy nie? Kurde, jednej tej ryby mi brakuje. Trochę jest to bolesne, powiem wam szczerze, naprawdę. Doszło już do jednej ryby, to już... O, a tutaj co? Przejście jakieś w dół? A to jest powrót jakiś. A to w dół to jest co? Do tego miejsca to tak nie kojarzę trochę, mordo. Okej, okay, coś tutaj może być. O, jest, exactly, coś tutaj na pewno będzie. Coś tam chyba jest. Przynajmniej to odgłosy tak trochę... Może i nie, może po prostu to odgłosy. Ten fluid. O, o mój Boże, to jest ten fajny stwisz. Gdzie to jest? Treasure key, photo of... Co? Photo of phantom fish. Ona jest tam w powietrzu? Nie, to ja wiem, gdzie to jest ogólnie chyba. Gdzieś przy dokach trzeba zadokować. No dobra, dobra. Jakoś to zobaczymy, odkryjemy.
Okej, co my tu mamy? Notatki. O, to jest właśnie ten kadału, to jest ten właśnie implant cały, właśnie ten taki, kurde, co się dało do ciała. Michy M, charakter jest 27, male, silversmith, results. Love, affinity, mała ten, file to grow, body, transformation. Another Liken, o właśnie, sen, o proszę bardzo, to się zmienił. Branded TB, 21, female, resolve death. Ta na przykład nie przeżyła tego połączenia z tym pasożytem. Alicjan, Alicina D. 24, female, no body, bla bla bla. Bloody dishes. Very high, okay, no loss. Able to control body transformation. Send to the observation. Okej, okay, mówię, to jest ten pierdzielony, właśnie to są te. To są te, kurcze, właśnie pasożyty. Czy Umbrella w tym moczyła swoje paluchy, zdając życie? Oczywiście, że tak. Bo to cała Umbrella Corporation, jak wiadomo. Dobra, wszystko zostało tutaj zlutowane. Bardzo... No to fakt, zębiaczki, naprawdę. Czekajcie, bo ja mam dużo ammo snajperskiego, więc... Skutecznie. No scope. 360, bro. Za nami 9. Dobra, okej. Okay. Teraz możemy iść tam, gdzie planowaliśmy iść. Czyli na drabinkę, moi drodzy. Okej, okay, Phantom Fish. Chcieliście gdzieś zaatakować. Nie wiem, czy to nie było właśnie tam w stronę... No kurde, będę musiał zobaczyć, gdzie jest ten... O! Holy fuck, to jest tutaj naprawdę. Halo, ja chcę to kliknąć. Ej. Klikłem? O, dziękuję. Ale jazda, patrzcie to, ty kurde, my tu jesteśmy w tym miejscu teraz. No ogólnie, jeżeli to wszystko ma sens, co mówił pan Heisenberg, to on będzie tam na nas czekał ogólnie rzecz biorąc, ale pójdźmy zrobić sobie save'a tutaj. Tutaj ciągle to samo, dobrze. Pierdzielnijmy sobie save'ika. Dobrze. Panie Heisenbuś, ty tam rzeczywiście na mnie czekasz. Ale jeszcze ja chcę zrobić tą jedną rzecz. Ja chcę zobaczyć jeszcze raz na te photo of rare animal. Nie ma nic napisanego tutaj. No to jest przy dokach jakiś. No dobra, dobra, potem ogarnę to. Potem to ogarniemy. Show must go on you. No tam naprawdę będzie czekał i czy po prostu będzie konfrontacja jakaś. Jak tak, to się zdziwię ogromnie. Oczywiście, że go nie ma. Jeszcze. It's my greatest pleasure to see you return alive. No dziękuję, no ja też jestem zdziwiony ogólnie rzecz biorąc. Ale tak, dobra, mordo, teraz tak. Large Crystal, 9000, no to tutaj, no to, no to nam da troszkę. Okej, nieźle. Perfect 10 tysięcy, to 35 i to 25. 82 kafle. Bardzo ładnie. No jak, mordo? Supplies. Nie masz ciągle nic? Man, you disappointed me. Okej, teraz tak. Zanim to włożymy... Zaraz się zastrzelę, zamknij dupę. Zanim to włożę... Wolałbym tą rybkę wziąć, tylko ja nie jestem do końca pewien, że to nie jest rzecz biorąc. Powiem wam szczerze mówiąc. Czekajcie, jak my tam... dlatego możemy się cofnąć. Czekajcie, gdzie to? Ja dostaję sklerozy totalnej i do końca zapominam. Stamtąd przeszliśmy, tak, okej. Okay. Tam może jak dojedziemy znowu tam, gdzie byliśmy wcześniej, to może tam będzie ta ryba, co? A jak nie sprawdzimy na ty po prostu, proszę państwa, nie będę się pierdzielił w tańcu. Ale gdzieś zadokowane. Bo raczej nie jest to miejsce. Mam wrażenie, że to na pewno nie jest to miejsce. Nie wygląda totalnie jak to miejsce, bardziej wygląda jak tamto, co tam było właśnie w tamtym tym. No widzicie, tak, taki upadek kamieni. Czy na pewno to będzie tutaj jakiś wodospad taki bardziej, no nie wiem, zobaczymy, zaraz jak pojedę tam, nie macie to tam, no to kurde wygoogluję, bo chciałbym przed walką z tym, a nie chcę się głowić, nie chcę was tutaj, wiecie, wiadomo, jakbym nie nagrywał, no to bym sobie na spokojnie pochodził po świecie i poszukał, ale że jestem podczas nagrywki, no to nie chcę też tutaj odpierdzielać, nie wiadomo ile czasu. I wiecie o co kaman, nie? Rozumiecie, mordeczki. Ale wątpię, że to jest tutaj, woda rzeczywiście jest tak jakby...
Na amen, to na pewno nie jest tutaj. Gdzie jeszcze mogliśmy... Dobra, nie no, nie będę się pierdzie... Nie, może tutaj? Jak to się jeszcze raz nazywa, moi drodzy? Oto Phantom Fish. I'm on my way to check it out. Dobra, weźmy sobie po prostu tak i weźmy sobie, wpiszmy Resident Evil Village Phantom Fish. RS Village Phantom Fish. Okej. Location. W którym to jest miejscu, mój drogi kolego? This is a quick video. Siema, siema, mordo. Find its fish ingredient. One of many that unlocks a recipe for quick. Dobra, wymutujecie, sorry, mordo, ale. Okej, on idzie tutaj. A to dobrze, ja poszedłem, czekajcie. Ja dobrze poszedłem, nawet czekajcie to. Łacie Florence, panie, co? Czekaj, gdzie to jest? Ale jasno. Okej, jestem w dobrym miejscu. Chyba, tak? To jest to miejsce w ogóle? Tak, tylko on ma jakoś jasno strasznie. Chyba. Nie, to nie jest to miejsce. Wait the fucking second. Gdzie to jest? Czekaj. Czekaj ta chwila, moi drodzy. Okej, on idzie tutaj. Idzie tam, gdzie ja idę. Rzeczywiście, no. I się tam w tym miejscu tej... tych ceremonii właśnie i do tego tutaj, do tej łódeczki wskakuje, tylko sobie tutaj Honor ogarnia to. I gdzie on jedzie? A, what the hell, wait a minute, guys. Naprawdę tam można w drugą stronę lecieć? Zaraz to sprawdzimy. Nie spoileruję sobie bardziej, tylko chciałem zobaczyć, gdzie to się płynie. Czy ja tam mam naprawdę otwarte miejsce? Nie jestem pewien, ale... z tego, co wygląda na gameplayu chłopa, to rzeczywiście tam jest ponoć przejazd po drugiej stronie. Czy rzeczywiście tak jest? Przekonajmy się. Dobrze. Jest, no ty patrz to. Ja nawet nie wiedziałem o tym, że ja tutaj mogę chyba. Ale jazda, ty, dobra. Nie da się szybciej, wolne to troszeczkę. Czy ja tutaj w ogóle kiedykolwiek... No pewnie, że nie. Łe, dobrze, tylko dobrze, że sprawdziłem, ponieważ bym nawet się nie zorientował, że tu jest jakiś przejazd, byśmy, kurczę, mieli niezlutowaną część mapki. O ty, no ja tutaj nie byłem. Dobra, włączam YouTube i Google i wszystko, dobrze. Hello. Zadokujmy sobie. Holy moly, jaka to jest lokacja w ogóle? Ale jazda. Tam są ryby, których nie zdobyłem. What the fuck, man? Okej, możemy pójść i tutaj jest to coś. Jest Phantom Fish. Witaj. Finest fish. I są inne rybki, boże, jedyny. Dobra, wiecie co? Tak się chcecie bawić ze mną, no to sorry. Będziemy mogli stworzyć sobie to jedzenie na movement speed zwiększony. Holy Jesus, wow. No dobrze. A zatem, moi drodzy, a zatem. Chodźmy w tę stronę i zobaczmy, co tutaj się w ogóle znajduje, bo no, zapomniałem o miejscówce tej. Holy Jesus Christ. Ceremony site. Ale chodźmy tędy. Odblokujemy sobie lokację chociaż, co? Co to jest? Holy Jesus Christ, wy to widzicie? Slenderman? Is that you? Ocie chrup, jasynek. No, wygląda to jak mega duże... drzewo z korzeniami. Jest tu oczywiście... handgun ammo. Antique coin? Flashbang, explosive rounds, mine, mine. I te skrzynie takie. Znaczy ten koń po prostu jest jakby... tak, jest valuable po prostu. Baker House, no właśnie, przecież to są monety, kurde, z tego. Wow, iła. Oho, upgrade do Magnuma, pewnie? Nie, do chyba shotguna, jeżeli się nie mylę. I guess. Tak jest. Sheesh, man, bardzo ładnie. Wracamy tutaj, mamy. DNA sequencing completed 99.95%. Match to Dulvi. No nie wiem, jak to się czyta, nie będę się kompromitował. 0.05%. Can coś tam change by humans. Which means it probably the source. Further investigation. Ej, yo, what the fuck?
Further investigation into how the contiction management to the mold. Colony, okay. When you take the Baker incident into account, the host of mutamycid, nie wiem, mutanci jacyś, no, mutacje, part of network of consciousnesses. That case. No, kurczę, to jest dobre pytanie, właśnie, czy to się wszystko stało po. Myślę, że ta matka Miranda i w ogóle, kurczę, no to jest, no to jest ogólnie naprawdę tutaj dym. What the fuck? Wy to widzicie? Co tu się odpieprza? Ja cię chrupiam, przeżył to? Od tego typu Benz. No jest to ta pleśń, ewidentnie. Ale ja cię pierdzielę, co to w ogóle jest, ty? Ale jajca, ty, jak berety. No wygląda to jak z Residenta 7, dosłownie ta pleśń, taka typowa. No, wała, wiła. Ła, wiła, moi drodzy. Szuka Maja sobie lata. Dobra, okej. Mamy wszystko, co chcieliśmy. Także możemy się wracać, stworzyć sobie jedzonko, proszę państwa, i... No, włożyć flaszkę, jedynie co nam pozostaje. Czy Heisenberg magicznie się przy nas pojawi? Tak, powiedział. Więc zobaczymy. Dobra, cofamy się. No, będzie dym, będzie dym. Będzie dym, proszę państwa, będzie dym. Nie spodziewałem się, że tutaj nawet naprawdę można pójść. Dobrze, że kurczę, spojrzałem na filmik na YouTube, bo dosłownie bym się nie zorientował, że można tu pojechać. Zapomniałem o tej w ogóle miejscówce, przyznaję, naprawdę. Przyznaję bez bicia, proszę państwa, przyznaję bez bicia. No dobra. Pewnie i tak mało się dowiaduję tego, jeżeli chodzi o lore, bo nie jestem jakimś profesjonalnym angielskojęzycznym mówiącym człowiekiem. Jest coś tam, co nieco oczywiście okej, ale jestem nie aż tak na jakąś mega niesamowicie dużą metę, wiadomo. Podstawy to podstawy. Bardzo lubię ten język, ale... Okej, ile mamy odcinka? 27 minut, to jeszcze mamy chwilę. Dobrze, przede wszystkim najpierw sprzedajmy rzeczy u Duke'a, które znaleźliśmy, i stwórzmy sobie jedzonko. Jedzonko. Hello there, man. Witam. Czy ja znalazłem jakiś w tym czasie ten treasure? Chyba tak, jeżeli się nie mylę, tak. Antique Kion, 8000, no okej. Sell it. Jest okej, mam 150 tysięcy, proszę państwa, nie możemy na nic wydać. Well, no what can I say? Okej, a więc, no tworzymy sobie, bo tutaj mamy he, al, no właśnie. Al... No to, ale ja nie mam juicy gum, a nie, mam to stworzone, co ja mówię za głupoty. Tutaj mamy health increase, ale tutaj mamy ten movement speed, myślę, że to warto zainwestować. A nie mamy jednego, no ja pieprzy, nie mamy jednej ryby, naprawdę. Well, not stonks, man. Fish zero na... Jak to zero fish? Wait a minute. Shall I choose something for you? Czy ja nie zebrałem tego... Jeden na jeden. A nie, bo tutaj już dodałem do tego. Ej, man, what the fuck? Ja nie chciałem. Oh, man. I do tego też do... A nie, no, okej, okay, dobra, może być w sumie, okej. Okay. No, jeszcze nie do końca, ale tak. Robimy save'a, no i co? Utujemy flaszkę, moi drodzy. I zobaczymy, co się będzie działo. Gdzie jest flask? Tutaj, siup. No dobrze, ostatnia flaszka. What now gonna happen? I have no clue. Giant kielich. What? Aha. Find Heisenberg? No ale tam przed chwilą byłem, man. Okej, okay, well. Mamy to coś. Giant stone kielich that fits into Fellow State. No, umbrella oczywiście, znak, miło. No dobrze. Find Heisenberg. Pewnie jest tam na samej górze oczywiście, koło ceremonii site, no. Tak mi się wydaje bynajmniej. What's going on? Coś się dzieje.
Wiedz, że coś się dzieje. Ajzuś, co mam zrobić, Ajzuś? Ajzuś? Będzie boss fight, coś czuję, co? Ajzusiem, no tu stawiamy to, I don't give a fuck, man. A scenka? What the hell is going on here? Co tu się dzieje? A gdzie to jest w ogóle? Przepraszam bardzo? A fuck is this? A to na dopiero... A, all... Okej. Okay. Co się dzieje? Przepraszam bardzo? Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Achievement get ogólnie. No, spływamy sobie na dół, moi drodzy. Miło. A mamy dużo, więc spoko. No ogólnie to jestem zadowolony, że znaleźliśmy wszystko ogólnie w wiosce, jeżeli chodzi o wszystkie możliwe treżery. Więc to jest bardzo fajnie, jestem zadowolony. Eisenberg w ogóle jest skreślony. Excuse me. No się, no mam jego flaszkę w sumie, więc teoretycznie, no ale... Okej, widzę way out. Don't worry about the kid, Ethan. It'll be fine. Ha! Just get your ass across the bridge. Okej, man. O, jest jego pieprzona ta. No dobrze, jest i save, moi drodzy. Odcinek trwa 31 minut. Czy my chcemy tam iść już? No. I guess. Nie ma 40, więc chyba idziemy. Chociaż coś czuję, że to będzie błąd. Ale no w razie co, to co? No, no nic, no. W razie co, to nic, moi drodzy. Ah! Ethan Winters. Siemano. Welcome. I didn't think you'd make it past Daughter Moreau, but I suppose you survived worse back in America, hmm? I like you. Tak. I'd like to speak to you about Rose and Miranda. Oh, come on in. Don't worry. It's not a trap. Yeah. Już to widzę. What are you planning? Albo rzeczywiście z ziomalem takim, który... Nie lubi Mirandy, albo po prostu, no, nas rozpieprzy na kawałeczki. So, widziałem save'a, ale jeszcze pójdziemy do przodu. Temkę tu w ogóle poznajduję. Tutaj jest zejście do piwnicy, ale... Gunpowder, okej. Okay. Czy ja tutaj mogę wejść? No, oczywiście, że nie, czyli przez piwnicę, okej, okay, typical. Siemano, biegnę na pełnej, my ziomale jesteśmy, nieprawdaż, panie Hajzuś? Hajzer, Hajzer, Hajzer. Hajzer. Okej, nieważne. Where are you? Mogę napuć. Właśnie ciekawe, jakie on ma ability, nie licząc, czy on ma tylko ten młotek taki magnetyczny swój, czy... Tak jak inni ma coś w sobie, co jest pieprzone i może ewoluować w nie wiadomo co. A sprawdzę wcześniej. O, Miranda, no ale sobie zaspoilerowałem. Ups. What the hell? Okej. Mia? I Chris, i Rose. Truth hurts, don't it? Uh-huh. Let me guess. You're thinking, take me out like the others, and then he gets to go and save Rose, right? I'm healing my daughter. Look, you got this all wrong. Tell me I'm talking about. Shut your fucking hole! Sorry about that. A to było, excuse me. O nie, on to nas wepchnie na 1000000%. Listen, Ethan, you're being played. What are you talking about? You think this is a game? I said sit. Lady, supersized bitch. Ugly ass psycho doll. An emeronic freak. Don't you get it? It's a test. To see if you're strong enough to be a part of Miranda's family. I don't want to be a part of Miranda's family. Neither did I, but here we are. And I'm next in line, right? Kill me, move up the chain. Well, fuck that! I don't give a damn about your personal issues. I just want to fix my daughter. So do I. Do you have any idea how powerful a kid is? Even Miranda's scared of her.
last time, you freak! I swear to God! Tam coś jest i będziemy z tym walczyć na 1000%, ja pieprzę. Ma odgłosy piły mechanicznej. Nie podoba mi się to. Albo motocykla. Together, we go save Rose, and we can use her to grind Miranda into paste. My daughter is not a weapon. Fuck you! No, to do widzenia. Miśmy, wpadamy tam. Wiedziałem, to było bardziej niż pewne. Last chance. You don't have to find out what's in that hole. I'll take my chances. Your funeral. Okej, okay, boss fight na koniec. Naprawdę, czy mi się dobrze czujecie? Na pewno to będzie jakiś popieprzony stwór, który jest motocyklem w połowie. Będziemy walczyć z jakimś Suzuki, albo nie wiem czym. Excuse me, what the fuck? What the fuck is this? Proponuję uciekać. Raczej jest to... O, ja flar. Raczej tego nie zabijemy. Śmiem wątpić, więc... Namen. Namen. Tampin! Uciekł, rupia. Czy ja uciekłem? Oby. Na blachę. Trochę musiało boleć, Ethan, nieprawdaż? O, dobre jest to bardzo pytanie. Był safe? Chyba był. Bo tu to wygląda jakby był jakiś boss fight, więc nie wiem, czy ja chcę kontynuować, moi drodzy, ale... No dobra, chyba w tym miejscu, moi drodzy, skończymy. Nie ma sensu iść do przodu, ponieważ będą się działy takie dymy, że ja pieprzę. Także kończymy w tym miejscu, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie pierdzielnąć lajka i dzieje się dużo. Więc w kolejnym odcinku pewnie będzie mega, mega dym. Także ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do następnego, moi drodzy, i pa, pa.